kiedy do Polski wracają bociany i jaskółki. Oczywiście bociany, jaskółki, kiedy już wrócą, kiedy je widzimy, to już czujemy, że jest wiosna, że już będzie ciepło, że ta pogoda, temperatura w końcu będzie taka, jaką tego byśmy chcieli. Ale kiedy to następuje? Bociany zaczynają wracać do Polski, czyli wylatywać głównie z Afryki, na początku lutego, do połowy lutego. Do nas dolatują po połowie marca, ponieważ lot trwa z Afryki do nas około 6 tygodni. Więc po połowie marca te bociany już niejako znajdują się w Polsce, już tutaj możemy je obserwować. Pamiętajmy, że ten wysiłek powrotu dla bocianów jest bardzo, bardzo duży. I lepiej dla nich, żeby napotykały odpowiednie prądy powietrzne i warunki atmosferyczne. Wróćmy jednak do jaskółek. Jaskółek, które przylatują troszkę później. Można powiedzieć, że około niecałego miesiąca później, ponieważ przylatują do Polski w połowie kwietnia, kiedy te owady, czyli pokarm jaskółek, już są w powietrzu, jest ich odpowiednia ilość. To, na co polują bociany, czyli wszelkiego rodzaju płazy, gady, małe ssaki, małe ryby i cała masa innych rzeczy. Tutaj zapraszam na materiał o bocianach, w którym mówię o tym, co jedzą bociany. Ten pokarm pojawia się troszkę wcześniej i dzięki temu te bociany mogą troszkę wcześniej przylecieć. Ale jeszcze skowronki. Skowronki, które wracają do Polski bardzo, bardzo wcześnie, ponieważ one wracają już pod koniec lutego, na początku marca. Już wtedy możemy słuchać skowronki, już wtedy te skowronki są u nas i śpiewają. Ale pamiętajmy, że od nas też odlatują ptaki. Ptaki, które u nas zimują. O tym często zapominamy, że od nas na południe odlatują pewne gatunki ptaków, a do nas przylatują inne ptaki, które u nas w Polsce zimują. To właśnie ta zima w Polsce jest dla nich czymś o wiele, wiele łagodniejszym, lepszym niż zimowanie na północ od Polski. I tutaj zaliczamy gile, jemiołuszki i na przykład czeczotki. I one właśnie, kiedy te ptaki z Afryki, z południa przylatują do nas, one troszkę wcześniej czy też w tym czasie odlatują na północ, ponieważ tam żyją większość czasu, czy można powiedzieć pół na pół. Dziękuję za uwagę. Obserwujmy, patrzmy, kiedy te nasze jaskółki, skowronki, bociany przylecą i kiedy te ptaki, które można powiedzieć u nas zimują, też od nas odlatują. Następuje taka, można powiedzieć, wymiana. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Doskonale wiesz, co zawsze mówię na koniec filmu, bo zawsze to powtarzam, to się nie będę powtarzał. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.